Dzień dobry państwu. Jak co piątek witam w Wonetopinie. Dzisiaj moim gościem jest pan Władysław Kosieniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień, Dzień dobry, dobry witam serdecznie witam wszystkich państwa. Chciałem z panem parę, parę tematów poruszyć, Super. ale muszę zacząć od jednego tematu, który pewnie jest pan pytany ciągle. No ale jednak wygląda na to, że z końcem tego roku wejdziemy w nowy Sejm, w którym w jakimś układzie Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska będą największymi partiami kto będzie pierwszy, wszystko jedno, no, ale to będą dwie największe partie, no i PSL i pewnie parę innych partii będzie gdzieś tam obok e, i zacznie się ta układanka koszmarna, koalicyjna, mhm. która zawsze nas tak dziennikarzy niecierpliwi bardzo. E, czy wyobraża sobie Pan sytuację, w której PSL wchodzi w koalicję z prawem i sprawiedliwością? Albo i na przykład z jakąś trzecią partią? Albo może bez trzeciej partii. Nie wyobrażam sobie. Po tych zachowaniach pisu wobec głównych zasad panujących w Polsce, wobec samorządów dla nas to szczególnie ważne. Po tym, no, co się wydarzyło przez te lata, trudno mówić o, o współpracy z tymi, którzy chcieli się wykończyć politycznie w trakcie ostatniej choćby kampanii samorządowej. Myślę, że mają nawet jakieś wyrzuty sumienia trochę po, po tym, bo, bo później zapołali miłością, ale ja w to uczucie miłości do nas nie wierzę. Że bo raczej ono jest podyktowane nie właśnie dobrymi intencjami, tylko chęcią pochłonięcia, zjedzenia w jakiś sposób. My się na jadłospis nie piszemy. Ale to teraz no. Pan mówi o prawie sprawiedliwości, czy o Platformie nie. Obywatelskiej? No. <laughs> mówię, mówię, mówię o PiSie. Ale oczywiście bronienie swojej podmiotowości jest rzeczą bardzo ważną, również z tymi, z którymi się było i współpracowało już. Ich może już lepiej znamy, więc mamy hmm. sposoby, jak przed tym się zabezpieczyć. Ale myślę, że, że wszyscy rozumieją. Mam nadzieję, że coraz bardziej będą to rozumieć na opozycji. Żeby wygrać wybory, to, to muszą być różne środowiska i musi być zachowana podmiotowość i godne miejsce dla wszystkich. Jedność w różnorodności jest tylko i wyłącznie możliwa, jeżeli każdy ma godne miejsce. Czyli to też za chwilę chcę pana dopytać też o tą wspólną listę, ale. Yy... Nie wyobraża pan sobie sytuacji, w której za rok wychodzi pan do swoich wyborców i do Polaków i mówi pan, no wchodzimy w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, dlatego że to zagwarantuje Polakom, pisze pan już przemówienie, że zagwarantuje to Polakom, że te zasady praworządności nie będą łamane, bo my w tym rządzie przypilnujemy i na przykład... PSL dostanie funkcję ministra sprawiedliwości, żeby przypilnować praworządności w Polsce. Nie, nie weszliśmy w koalicję po wyborach samorządowych. Wielu wróżyło, że w, w Sejmikach, no to przecież PSL to jest ta partia obrotowa, stołki, w ogóle marzenie e, e, całego Skończyta życia. Tak, i ją zmieniamy. Jeżeli ona była taka, moim zdaniem była w wielu miejscach przesadzona i nieprawdziwa. E, to zresztą dobrze widać, jaki jest kontrast teraz tego, co robi PiS, choćby w, na przykład w Spółka skarbu państwa, skoku na spółki skarbu państwa, to, to w ogóle nieporównywalne z niczym, co było do tej pory. E, więc e, odkłamujemy to, a jeżeli w jakiejś części była prawdziwa, to to zmieniliśmy, bo wyciągnęliśmy wnioski z roku 2015. My ponieśliśmy porażkę. E, ta ten sposób, też rządzenia, i niektóre decyzje zostały zanegowane przez Polaków. Nie ma powrotu do 2015 roku. To nie jest żadna alternatywa, że my mówimy, cofniemy to, co zrobił PiS. Ja uważam, że dobre rzeczy trzeba utrzymać, tak jak 500, bo ono pomaga wielu rodzinom. Nie jest idealnym systemem, bo wyklucza matkę samotnie mhm. wychowującą dziecko a daje bardzo bogatej osobie 500+. Mhm. Więc ja bym wprowadził więcej sprawiedliwości, zasada złotówka za złotówkę, żeby motywować do aktywności zawodowej, że jak dostaniesz podwyżkę kilkanaście złotych w, w roku, to nie, nie, nie wypadniesz przez to z programu 500+, no bo, bo to wtedy masz stratę 6 tysięcy rocznie. Więc jest wiele rzeczy, które można zostawić, ulepszyć. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, ale nie tak prosto powiedzieć, a to wrócimy do tego, co było, bo, bo nie zawsze to było idealne. Idealne. i, i ja, my tą żółtą kartkę od wyborców odczytaliśmy moim zdaniem bardzo dobrze. Przepracowaliśmy te trzy lata, nie jesteśmy idealni. Ja nie będę mówił, że ja jestem wspaniały i cały cały PZL jest cudowny. Jesteśmy tacy jak, jak nasze społeczeństwo i, e, ale będziemy robić z całych sił, żeby być jak najlepsi. I to jak te wspólne listy będą układane, bo też no jest dla mnie jasne, ja rozumiem tych liderów kolejnych partii opozycyjnych, którzy mówią, że miejsce na liście jest ważne i numer listy jest ważny. I program ważne. jest ważny i numer na liście jest ważny. I że łatwiej i... się startuje z pierwszego miejsca na liście no, niż z ósmego miejsca łatwiej. na liście. Tak? No to jak to zrobić? Jak Nie, to wszystko i, ułożyć? To, to jest też nasza odpowiedzialność. Bardzo duża moim zdaniem. To jest ekstraordynaryjna w ogóle sytuacja, bo w no. normalnych warunkach nie pisalibyśmy się na wspólną listę, bo mamy sporo rzeczy, które nas łączą, ale mamy też sporo różnic programowych. Ale jesteśmy w sytuacji, w której trzeba podejmować działania zupełnie jeszcze pięć lat temu wydawałoby się niemożliwe. Dlatego uważam, że szeroka lista jest możliwa. Nie tylko Platforma, PSL, ale i nowoczesne SLD. Osoby, które nie są dzisiaj w partii politycznej, a chcą się zaangażować. No, musi być mądrość w tym wszystkim i to tutaj moim zdaniem hasło i takie wskazanie Witosa, jeśli mogę. Bo warto, on też tworzył centrolę. Zawsze warto Witosa, Witosa cytować, za, tak. Ale to jest przesłanie na ten rok. Gdzie zaczyna się interes państwa, tam kończy się interes partii politycznych. To pięknie brzmi, ale potem jest. A, życie. Ja, nie, czyli ja, I, dlatego mówię, i że potem nie jesteśmy jest, idealni. I potem jest działacz psl który przyjdzie do Oczywiście. pana i powie, Panie Prezesie, nie. byłem na w poprzedniej liście, byłem na pierwszym miejscu, a teraz pan tutaj wymyślił z panem Schetyną, <laughs> że mam być na czwartym miejscu. Ale też jest ten argument, że przedtem walczyliśmy o jeden mandat, bo przeważnie tak mamy w okręgu, w, w niektórych tylko dwa mandaty się zdarzyły. Teraz ta lista będzie walczyła nie o jeden mandat dla jedynki, tylko o pięć, sześć. Osiem, a może i 10 mandatów w niektórych okręgach, w tych większych, więc też jest, jest szansa. I są argumenty i za, i przeciw. Oczywiście, ja będę zdbał o to, żeby ta wrażliwość, którą my reprezentujemy, mhm. te poglądy, ten program, Miał jak najsilniejszą reprezentację, bo to jest gwarancją, na przykład w kolejnym sejmie, jak nasza reprezentacja, ta wskazana przez PSL, a później wybrana przez wyborców, będzie nie tak jak jest dzisiaj, 15-16 osobowa, 30-40 osobowa, no to te na przykład sprawy socjalne, które są dla nas bardzo ważne, będą przypilnowane i, i my postawimy kilka warunków brzegowych, których nie, od których nie odejdziemy. Na przykład takim programowym warunkiem wejścia w kolejce jest emerytura bez podatku. Bo dzisiaj, jeżeli grupą, którą y, doświadczoną lub niedoświadczającą wzrostu gospodarczego w Polsce, to są emeryci renciści. Oni y, mają niską waloryzację, nawet te 70 zł. To my przeprowadzaliśmy waloryzację 71 zł dla każdego w roku 2012, więc y, dzisiaj. I rząd PiSu przez 4 lata wydał około 2 miliardy mniej na waloryzację niż za naszych rządów przy kryzysie gospodarczym w tamtym mm. momencie. Więc to też nie jest tak, że owoce wzrostu gospodarczego są równodzielone dla wszystkich. W takim razie porozmawiamy o tych owocach nierównodzielonych. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę. To jest informacja, która bardzo mnie poruszyła dzisiaj: raport Klubu Jagiellońskiego o wykluczeniu komunikacyjnym i o tym, że w Polsce żyje prawie 14 milionów ludzi. Inaczej, prawie 14 milionów ludzi w Polsce żyje w gminie. W których nie ma żadnego transportu publicznego. Mm -hmm. W niektórych z nich jest pewnie prywatny jakiś są przewoźnik. Busy, busy prywatne, są busy prywatne, tak. ale w części nie ma niczego. I to, to jest to... naprawdę nie ma, nie ma żadnego, żadne, żadnej formy komunikacji ze światem zewnętrznym. Jest to dla mnie jest to przerażające. To jest przychodzi. jeden oprócz. Yy, I to dotyka głównie wiecie, oczywiście. No, bo dużej, nie mówimy miasta, tylko tak. mówimy o wsi, mm. y, czyli mówimy o wyborcach polskiego Stronnictwa ludowego. To nie jest coś, co się zaczęło teraz. To nie, jest to, proces. To chociaż... niestety się zaczął w latach 90. Początek transformacji był bardzo trudny. Wiele firm też, y, mm. y, właśnie autobusowych, PKS-ów, po mm. prostu u, upadało. Y, część przejmowały y, busy prywatne, y, ale nie zawsze szczęście one odchodzą teraz, ja też to widzę u siebie w Małopolsce. To jest gigantyczne wyzwanie. Smog, środowisko, ochrona środowiska i komunikacja. I to nie centralny port komunikacji. My o tym mówiliśmy też w tej kampanii ostatniej. Że my jesteśmy za PKS-em do każdej miejscowości, nawet e, e, nie tylko do gminy, bo przecież gminy są czasem bardzo mm -hmm. rozległe do, do miejscowości, żeby a, a później budujemy sobie centralny port komunikacyjny, a nie na odwrót. My dzisiaj porwiemy się na, na 50 miliardów, na, na coś z czego nie skorzystają wszyscy Polacy e, i moim zdaniem jest niepotrzebne, bo trzeba rozwijać lotniska regionalne, a, a nie będzie mieć autobusu czy pociągu, bo, bo to trzeba oczywiście jedno, a czasem no, pociąg. Są super y, możliwością przemieszczania się i w wielu miejscach te koleje y, wokół dużych miast powstają i one y, z, dowożą też osoby, ale nie, tu się też nie udało wszystko. Część rzeczy nam się udało zablokować, to co na przykład przyjął samorząd. I są samorządy, które pięknie postawiły na nogi, pkesy. są takie, które nie dały rady. E, trzeba je wesprzeć i rola państwa w tym obszarze powinna być większa. moim zdaniem. Właśnie chciałem dokładnie. To było moje następne pytanie. Czy to jest miejsce, w którym Państwo powinno ingerować, tak. na przykład zapewnić właśnie to, komunikację. E, nie publiczną. zrzucać wszystkiego na samorządy. Samorządy nie dają rady już tego e, ogarnąć. Jeżeli nie będzie zwiększonego finansowania budżetowego na to właśnie. Jak jestem zwolennikiem decentralizacji państwa, to tutaj są momenty, kiedy trzeba wejść z taką ingerencją państwa i powiedzieć tak, mamy gigantyczne zaniedbanie uh -huh. w tym względzie wszystkie ręce na pokład, samorządy swoje, województwo, powiat, gmina, szczególnie gmina tu ma dużo zadań, ale malutka gmina, która no, ma 2,5 tysiąca mieszkańców, ona nie jest w stanie uciągnąć, u, utrzymać tego. Nawet jednego autobusu nie, nie będzie w stanie? To, to, to mała gmina nie, no, znaczy dzisiaj średniej wielkości gminy mają duży, no, znaczy Kraków, mhm. Warszawa sobie na MPK wielkie mogą pozwolić mhm. na autobusy niskopodłogowe, elektryczne, hybrydowe, wszystko. No nie, to mówimy o jakimkolwiek autobusie. Żeby a tu, a tu jeść, a to mówimy, a, nie, tu mówimy o busie, tak naprawdę, bo tam znaczy, nie, nie trzeba puszczać y, autobusu na 50 miejsc y, do miejscowości, z której dzień nie mogą wyjeżdżać dwie osoby. Czy to będzie opłacalne? Czy na tym się da zrobić? Nie da się na tym zrobić. To ja, y, y, wiem, że będą też puste kursy, ale to jest y, cena, y, którą warto zapłacić, bo to jest inwestycja. Dzisiaj są dwie grupy, które są najbardziej e, zagrożone tym wykluczeniem. To są dzieciaki mhm. i osoby, które nie mają jeszcze prawa jazdy, nie mogą mieć nawet nie mogą wziąć samochodu od Ani rodziców. skutera, ani, ani skutera. No, skuter też jest okresowy tak, w pol polskich warunkach. E, on, on ma jednak e, krótką przydatność. E, zbyt krótką, szkoda. E, I druga grupa, która się będzie powiększać, bo jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, to są osoby, w dojrzałym wieku, w dostojnym wieku. I ta starość na wsi często przechodzi szybciej. Właśnie, wspomniał Pan też przed programem, co mnie zdziwiło, bo powiedział Pan, że no właśnie uczył Pan takie sformułowania, że osoby starsze w mieście, znaczy osoby starsze na wsi są młodsze niż osoby znaczy starsze w mieście. Ciężka praca na, na roli, te osoby, które wchodzą teraz w wiek 60-70 lat, często doświadczały tej bardzo ciężkiej jeszcze pracy mhm. na roli. One są po prostu zmęczone, zmęczone życiem tą ciężką pracą, są strudzone, nie mogą się dostać do, do, do lekarza, bo on jest już bardzo daleko. To jest miasto powiatowe, gdzie jest na przykład nocna pomoc w, w trakcie weekendu. I tam ta starość przychodzi szybciej, jest bardziej doświadczona właśnie przez takie wykluczenie społeczne. I na, na też przez brak dostępności do telefonii komórkowej. To też to, kolejne to, wykluczenie, o którym rozmawialiśmy. To też ma, premier mówi pan nam o, o. Pan wspomniał o tym, że jeździ pan często je, ja, do ja miejscowości, mam, w których nie ma zasięgu. Nie ma zasięgu, tak. więc dzisiaj to nie jest tylko połączenie telefoniczne. Bo. Jak nie ma, jeszcze są stacjonarne telefony, to by było jeszcze jakoś do załatwienia. No, ale to jest no, dla młodzieży, dla dzieci, to jest dzieci. No, to internet. Jest, to jest internet. To jest, a i dla osób starszych. Bardzo dużo seniorów korzysta z internetu. To też jak tam wydawało, a to, to jest nie do opanowania. Właśnie smartfony, tablety spowodowały, że internet stał się intuicyjny. Jest dużo prostszy niż obsługa internetu na, na komputerze. Uh -huh. Ja mam, ja z tym ruchem senioralnym jestem dość mocno związany, więc mam takie... T, meniorki 80-90 letnie, z którymi mailami korespondujemy i, i one się aż denerwują, że ja tak nie, 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 nie zbyt szybko zawsze od, odpowiem, bo one są codziennie, mhm. sprawdzają mhm. no i, i, i to daje gigantyczne możliwości ale miejscowości, w których nie ma zasięgu, albo jest bardzo słaby, który nie pozwala na transfer e, e, danych szybki, nie pozwala na, na sprawdzenie e, właśnie Facebooka, Twittera i tak dalej. Nawet tego e, jest bardzo dużo, więc zanim milion samochodów elektrycznych, Super, bardzo bym chciał, tylko te zachęty są nijakie. Nie ma w ogóle zachęt do e, przesiadania się na elektryczne samochody. Jak one będą tak drogie, to kto, kto, kto będzie używał? A w ich Norwegii używał? połowa samochodów sprzedanych w zeszłym roku to były samochody elektryczne. Połowa no i... wszystkich sprzedanych samochodów to były samochody elektryczne. Kiedyś mieliśmy być drugą Japonią, jakbyśmy tu byli drugą Norwegią i zrealizowali coś takiego, byłoby piękne. No tylko dochód jednak e, e, Norwegów e, z prawda, poziom życia inny. jest trochę inny. Ale muszę Muszę jeszcze pana na koniec zapytać, musimy kończyć, ale o ten smog też muszę pana zapytać. Tak, mam takie intuicyjne, proszę mi powiedzieć czy słusznie czy nie, przekonanie, że polska wieś jest w mniejszym stopniu zainteresowana walką ze smogiem eee, niż miasta. Po, potrzebuje też wsparcia, bo yy, nie wystarczy wymienić komuś piec, kopciucha na lepszej jakości, bo jak on nie będzie miał za co kupić tam yy, dobrej jakości węgla, czy nie zostanie podłączony do gazu, którego rachunki nie zabiją go, bo, bo ludzie się tego bardzo boją. Jak w Małopolsce wprowadzaliśmy e, uchwałę antysmogową. Małopolska jest w ogóle takim e, pionierem i Kraków, i Małopolska. Pomimo to, że tam jest wciąż słabe powietrze, to udało się samorządowo zrobić dużo więcej niż na poziomie e, rządowym. No to te obawy na wsi były duże. tak. E, e, i, Ale czego się ludzie boją? Że, że, że nie utrzymają. Nie, nie, nie utrzymają, nie utrzymają i potem się. będę płacił po dużo tak, więcej, tak? Tak, 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 tak że, że do tego pieca no nie spali tam wszystkiego, no mm -hmm. bo to o to w tym chodzi. Ale jak nie spali wszystkiego, to nie będzie miał pieniędzy, żeby sobie kupić węgiel tej dobrej jakości, a nie jakiś miał czy, czy flot, który. Czy jest, śmieci. Czy śmieci, niestety, plastikowe. Na... Kiedy? Bo wszyscy mówią: no przecież na wsiach się zawsze paliło czymś. Tylko kiedyś nie było plastiku. Przecież ja pamiętam jeszcze lata 90.: -te, ten plastik nie był tak dostępny. Większość butelek była szklanych. I nawet jak się paliło y, śmieciami, no to to były śmieci tylko takie, y, bardzo przesegregowane raczej papier, tektura, jakaś, jakieś takie rzeczy a nie te, te y, nie opony, nie plastiki y, to jest bardzo energetyczne. Ja, się, ja nie jestem jakimś ekspertem, ale, ale z tego co czytałem y, ale no, no, to jest najgorsze. No, to, to czuć, jak się wjeżdża do miejscowości. Naprawdę w małej wsi i, i, i czuć, czym ludzie palą. Zdradzę Panu tajemnicę, ja jestem starszy od Pana, to ja pamiętam czasy, kiedy plastik w ogóle był nieznany. W no w Polsce, ogóle. A był tak cenny, że butelki plastikowe się, się trzymało, się trzymało no właśnie. Więc... I Wtedy ja na przykład jeżdżąc z Bieszczady paliłem w schroniskach tylko drewnem albo śmieciami papierowymi, ja na przykład, bo po prostu innych nie myśl, było. Myślę, że już wycofanie plastiku z użycia i powrót do, do, do szkła. E, powinien być rozważany. To oczywiście nie jest łatwe, bo to cena pewnie e, tych wszystkich napoi, w których są nalewane tak. do, do plastiku, może trochę wzrosnąć, ale ryzyko związane z śmiertelnością, spowodowaną zanieczyszczeniem środowiska, z zaoszczaniem się chorób e, sercowo, układu sercowo-naczyniowego, e, chorób e, układu oddechowego jest gigantyczne 49%. Tysięcy osób umiera w Polsce z powodu zanieczyszczenia środowiska 15 razy więcej niż ginie w wypadkach e, samochodowych. Ile mówiliśmy o bezpieczeństwie na drogach? Bardzo dużo. Teraz trzeba mówić o, o bezpieczeństwie tym, czy, ty, tym, czym oddychamy. E, i, I tutaj świadomość na, na wsi i dojście do tego, e, i też po, powiedzenie: nie zostawimy Was samych. Jak wymienimy wam piece. Mhm. Bo tego się, moim zdaniem, tu jest największa o, o, obawa, że człowiek zostaje sam z nowym piecem. Cieszy się z tego pieca, że ma dobrej jakości. Że a on potem nawet będzie, się nie cieszy a potem z rachunku. Nie cieszy się z rachunku. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Ja tylko powiem, powiem na koniec, że nie wiem, czy pan wie, ale w Warszawie każdego dnia wypalamy cztery papierosy poprzez wdychanie to tego, co jest w powietrzu. W, w Zakopanem. Które jest, jest najwięcej cztery chyba tysiące w ciągu, w ciągu roku. To I, I to a ile osób teraz spędziło tam czas. Więc jest taką naszą perełką, przecież stolica, zimowa Stolica Polski. Panie prezesie, bardzo dziękuję Dzięki. za wizytę. Szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego przykazam. dobrego dla Państwa również. A my się widzimy za tydzień. Do zobaczenia.